Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą o sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, pisując tam: Otulina o sztuce. Witam Was po krótkiej przerwie w nagrywaniu podcastu. Ta przerwa związana była z moim olbrzymim zmęczeniem, można nawet powiedzieć pewnym wypaleniem. Potrzebowałam naładować baterie i przemyśleć też to, czym jest podcast, o otulina o sztuce, o czym chcę Wam opowiadać. I powróciłam do korzeni, do tego, dlaczego właściwie zdecydowałam się na założenie najpierw bloga, Otulina, a później na rozpoczęcie podcastu. Więc od razu uprzedzam. W tym odcinku nie będę Wam opowiadała o żadnym dziele sztuki, ale za to będzie to opowieść o tym, co robi z nami sztuka, czym sztuka może być dla nas i jak może pomagać nam w przezwyciężaniu różnych codziennych e, niepokojów, zmęczeń. Jak może odrywać nasze myśli od krzątaniny, codziennych, małych zmartwień i przenosić je w zupełnie inny wymiar, taki, który przynosi ukojenie. Kiedy w 2019 roku, w marcu, zakładałam blog zatytułowany Otulina, nie miałam żadnego planu na to, co tam się będzie znajdować, natomiast miałam jedno takie marzenie, Mianowicie by stworzyć przestrzeń opowieści, w której mogę wyrazić siebie, mogę też opowiadać o swoich własnych fascynacjach z pola historii sztuki i dzielić się tym z innymi. To był taki trudny moment w moim życiu ze względu na chorobę moich bliskich i wtedy też odkryłam, że zajmowanie się tymi tematami z pola sztuki, które i zawodowo wykonuję, ale w tym momencie chciałam opowiadać o tym tak jak czułam w środku te historie, które do mnie przychodziły i które wydawały mi się najciekawsze. I muszę wam powiedzieć teraz z perspektywy czasu, że był to dla mnie sposób na poradzenie sobie z sporą traumą związaną z utratą bardzo bliskiej mi osoby. I dopiero później zdecydowałam się na to, żeby Przejść na wyższy poziom, czyli założyć podcast i rozpocząć te opowieści, które teraz z dużą przyjemnością dla Was nagrywam. Niedawno znajoma, która tak się składa, że również jest słuchaczką tego podcastu, zadała mi pytanie, czemu właściwie nazwałam go Otulina. Pytanie to jest jak najbardziej uprawomocnione, bo przecież w Otulinie w żadnym miejscu nie ma nawiązania do sztuki. Podobało mi się jednak brzmienie tego słowa, jego obietnica, którą w sobie skrywa, i też wielość znaczeń, które z nim się wiążą. Otulina to przecież rodzaj tkaniny, który służy do ochraniania rur, kolanek, zaworów, która jest cięta, utykana, pospiesznie nawijana. No, i generalnie nie kojarzy się z żadnym wzniosłym aspektem sztuki, ale kiedy pomyślimy o niej, o jej nazwie, poczujemy jej miękkość, bezpieczeństwo, które obiecuje, siłę, która się z nim wiąże. I taka otulina, w moim też zamyśle, gdzieś w takiej metaforze, może okryć nas w całości. Jest elastyczna, potrafi się dostosować. Ale przede wszystkim chroni. Chroni przed zimnem, przed siłą uderzenia, po prostu przed uszkodzeniem. A tulina to też bezpieczny obszar, chroniony przed negatywnymi skutkami działalności człowieka. A samo jej brzmienie kojarzy się z tuleniem, kojącym dotykiem, bliskim kontaktem, dającym wsparcie, któremu często towarzyszą słowa. I Wszystkie aspekty tego słowa, otulina, te wszystkie znaczenia były dla mnie bardzo ważne, kiedy myślałam o tym, jak chciałabym opowiadać o sztuce, ponieważ chciałabym właśnie dawać taką przestrzeń, w której nie czujemy się oceniani, w której możemy pozachwycać się czymś ciekawym, pięknym, wyjątkowym. I nie mieć z tego powodu żadnych negatywnych myśli, nie czuć niedostatku, nie czuć braku, bo również mnie samej przez długi czas brakowało takiego poczucia bezpieczeństwa, kiedy mówiłam czy pisałam o sztuce, o historii sztuki, o dziełach, o ich twórcach, ponieważ jest przecież taki wielki krytyk w nas, który sprawia, że nawet rzeczy, z których powinniśmy być dumni, uważamy za nie do końca dobre, niewystarczające. I tu właśnie wkracza otulina, która ma ochronić przed tym negatywnym wpływem. Zarówno mnie podaje sobie prawo do tego, żeby opowiadać Wam w sposób, który uznaję za słuszny. W sposób, który jest skierowany do Was, taka, żebyście mieli przyjemność z tego, czego słuchacie, i żebyście w żadnym momencie nie czuli się niekomfortowo czy zagubieni. Przynajmniej taki jest mój zamiar. Dla mnie samej jest to również bezpieczne miejsce, w którym po prostu mogę wyrażać siebie, mogę dzielić się z wami moimi fascynacjami, odkryciami, przemyśleniami, a nie zawsze mam na to miejsce i przestrzeń w moim zawodowym życiu. I właśnie ostatnio dużo myślałam o tym, o tych moich pobudkach, dla których tworzę ten podcast i czemu on najbardziej miałby się przyczynić. I tym większe było moje zaskoczenie, kiedy słuchając mojego, jednego z moich ulubionych podcastów, czyli o zmierzchu prowadzonego przez Martę Niedźwiecką, usłyszałam jej opowieść, o znaczeniu emocji, jaką jest podziw. Relacjonuje ona w tym odcinku badania Dakera Keltnera, który bada właśnie tą emocję w człowieku. Podcast Niedźwieckiej jest podcastem psychologicznym, więc tutaj opowiadam Wam to z pola psychologii i wszystko, co Wam teraz opowiem, jest krótkim podsumowaniem tego, czego dowiedziałam się właśnie z tego odcinka. I co dla mnie było bardzo otwierające właśnie na koncepcję otuliny. Według tej definicji podziw jest reakcją na przebywanie w obecności czegoś ogromnego i tajemniczego, co wykracza poza nasze obecne rozumienie świata. I takich powodów wzbudzania właśnie tej emocji podziwu. Dacher Keltner wyróżnił kilka i tutaj odsyłam Was do odcinka o zmierzchu, właśnie o tej emocji podziwu, a ażebyście chcieli zrozumieć w pełni tą koncepcję. Natomiast mnie oczywiście najbardziej zainteresowało to, co badacze odkryli, jeżeli chodzi o podziw wywoływany estetycznym doświadczeniem. I od razu zaznaczam, że nie chodzi o Podziw wywołany pięknem jako takim, jako jakąś wyższą formą piękna, tylko o doświadczenie estetyczne wywołane zrozumieniem istoty jakiegoś artefaktu, bo to mogą być różnorodne dzieła, tutaj akurat nie, nie zostało to do końca sprecyzowane, ale chodzi o rozpoznanie pewnego systemu znaków, jaki Ukryty jest w tym dziele, to znaczy, który wpłynął na jego powstanie, na jego kształt, na jego charakter, cokolwiek by to nie było, ale dzięki kontaktowi z tym dziełem, dzięki rozpoznaniu go takiemu rozpoznaniu, które również nam samym coś daje, które również w nas samych coś zmienia które sprawia, że Albo lepiej rozumiemy swoje miejsce w świecie, albo lepiej rozumiemy funkcjonowanie świata czy jakiejś kultury, która z tym się wiąże. Tutaj bardzo szeroko to jest zarysowane, bo też jakby potencjał tego rozpoznania jest bardzo duży. Dokonuje się w patrzącym, dokonuje się w nas jakaś przemiana, która jest pewną nawet epifanią, użyję tutaj własnego słowa. Takim nagłym y, rozjaśnieniem wszystkiego, dostrzeżeniem pewnego wzoru, y, no nazwijmy to we wszechświecie, ale chodzi o pewne właśnie rozpoznanie. I to jest to uczucie podziwu to jest ten moment takiego rozbłysku i takiego uczucia, że jest się częścią większej całości, albo przynajmniej, że się doświadcza tej całości. Oczywiście brzmi to bardzo górnolotnie. Natomiast podejrzewam, że wielu z Was mogło doświadczyć tego uczucia, i to tutaj, tak jak Wam wspominałam, ono może być aktywowane przez kilka różnych typów doznań. I ja osobiście byłam zaskoczona. Chociaż jest to bardzo prosty opis, i kiedy o tym tak się pomyśli, no to rzeczywiście dzieła sztuki to jest ich no, jedna z takich ról, o których artyści też mówili, ale uświadomiłam sobie właśnie słuchając ten odcinek, że jest to też mój motor sprawczy do tworzenia tych opowieści, którymi dzielę się z Wami w Otulinie, w podcaście. Właśnie tych małych zachwytów. Yy, które sprawiają, że nagle jakieś kawałki rzeczywistości układają się w większy obraz, i ten większy obraz pozwala nam zrozumieć motywację ludzi, którzy żyli dawno temu, którzy z jakichś względów zamawiali dzieła sztuki, którzy do czegoś ich potrzebowali. I bardzo ciekawym jest na koniec uświadomić sobie, że te ich emocje, te ich potrzeby były często zbieżne z tym, co my dzisiaj też potrzebujemy, z tym, czego czujemy, chociaż nie zawsze nawet zdajemy sobie z tego sprawę. Co więcej, z tego odcinka dowiedziałam się również, że podziw jest emocją potrzebną. Potrzebną do tego, Ażeby załagodzić nasz stan, stan naszego mózgu, stan nieustannego pobudzenia, e, polegający na myśleniu o rozmaitych problemach, analizowaniu, wspominaniu, przypominaniu, planowaniu, i tutaj to też jest zasługa e, tego podcastu o zmierzchu. E, dowiedziałam się o istnieniu sieci stanu podstawowego, czy też sieci stanu spoczynkowego. Co jest nazwą na nieustanną aktywność konkretnych obszarów mózgu, które właśnie generują takie nieustanne myśli, można powiedzieć, taki szum nieustannie gdzieś w tyle głowy się odbywając. One oczywiście są potrzebne jako analiza sytuacji, ale jeżeli jest ich nadprodukcja, no to każdy z was na pewno wie, co. Takie nieustanne, lękowe, wręcz czasami zamartwianie się, czy też analizowanie, czy próba ogarnięcia wszystkiego nieustannie, co robi z naszymi nerwami i z naszym skupieniem, i też z taką możliwością bycia tu i teraz, czy też po prostu wyciszenia się. I okazuje się, że między innymi ten, to doświadczanie podziwu jest jedną z funkcji, czy też takich możliwości, które wyciszają nam tą nieustanną gonitwę myśli. I to by oznaczało, że kontakt z dziełem, kontakt ze sztuką, w taki sposób, który właśnie otwiera się przed nami jakaś, jakiś system znaczeń, coś, co nas pochłania, nasze myśli, daje nam wytchnienie, daje nam taki moment zatrzymania, i ochronę przed tymi natrętnymi myślami, które nieustannie nam towarzyszą. I nagle po wysłuchaniu tego odcinka stało się dla mnie jasne, skąd ta nazwa Otulina, dlaczego ona przyszła do mnie, bo właśnie wzbudzanie tego uczucia podziwu, najpierw w sobie, bo dzielę się z wami tym, co mnie zainteresowało, zainspirowało, dlaczego właściwie wam chcę o tym opowiedzieć. Jest taką formą otuliny, którą wytwarzam też dla samej siebie, żeby odciąć się od tego szumu myśli, ale też i szumu świata. Ale również chcę to ofiarować Wam poprzez te opowieści, wysnuć taką otulinę, taką przestrzeń bezpieczną pomiędzy tym, co zagrażające, a tym, co u Was najbardziej w środku, żebyście również mieli taką chwilę wytchnienia. I oczywiście bardzo jestem ciekawa, czy myślicie tak samo jak ja? Czy czujecie tą moc opowieści, która ofiarowana jest przeze mnie Wam w Otulinie? Czy może zupełnie nie zgadzacie się z tym, o czym Wam tutaj opowiadałam i zupełnie inaczej odczuwacie to? Czym jest ten podcast? Bardzo jestem ciekawa Waszych uwag, więc piszcie do mnie. Będę Wam bardzo za to wdzięczna. Możecie się ze mną dzielić tym też, co jeszcze byście chcieli usłyszeć, zobaczyć może jakieś inne formy aktywności, które byłyby dla Was atrakcyjne, jeżeli chodzi o to pole działania otuliny. Tak jak Wam mówiłam, jestem na etapie rewaluacji tego, czym jest otulina. Jak o niej myśleć, jak ją tworzyć. Stąd będę Wam bardzo wdzięczna za wszelkie uwagi, którymi będziecie chcieli się ze mną podzielić. I tyle dzisiaj ode mnie. To i tak bardzo długi odcinek, jak na to, co planowałam. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca. Następne odcinki będę nagrywała o mistrzach niderlandzkich i to będzie też mój sposób na przygotowanie się do egzaminu e, doktoranckiego. I takie robienie notatek. Więc czujcie się zaproszeni do moich przygotowań, do mojego wielkiego wydarzenia. I obiecuję, że na pierwszy ogień pójdzie Hugo van der Hus, którego wystawę w Berlinie obejrzałam właśnie dzięki Wam, moim patronom w serwisie Patronite, ponieważ wyjazd ten w całości sfinansowałam z tego, co otrzymałam od Was w darze.